Jestem inżynierem w firmie Semihalf i zajmuję się pisaniem firmware'u na serwery oparte o platformę ANV8. Zaczynamy nowy sezon, nową odsłonę barcampów firmy Semihalf. Będziemy mówić o firmware'ze. Mój wykład jest pierwszy w serii trzech wystąpień, które będą się odbywać co dwa tygodnie we wtorek o tej samej porze. Także już zapraszam. Koledzy powiedzą więcej na temat ARM Trusted Firmware i UEFI na platformie ARM V8. Natomiast ja dzisiaj zrobię niejako takie wprowadzenie do całej tej serii. Powiemy sobie trochę o firmware'ze ogólnie. Plan prezentacji pokrótce, czyli najpierw tak, prześledzimy sobie proces uruchamiania komputera, czyli co dzieje się zanim uruchomi się nasz system operacyjny, jakikolwiek by on nie był. Następnie, co to jest firmware, jakie są jego podstawowe zadania. Potem, czy na pewno firmware jest konieczny, czy nie moglibyśmy bez niego sobie poradzić. Trochę o tym, że firmware to nie tylko oprogramowanie, które działa przed startem systemu operacyjnego, ale także dzieje się coś w tle. I na koniec najciekawsze, ciemna strona, czyli do czego producenci wykorzystują firmware. Interesuje nas, co dzieje się od momentu, kiedy wciśniemy przycisk power on, czy też reset, aż do momentu, kiedy zabotuje się nasz system operacyjny. Fanów OS X-a, przepraszam, ale nie zmieściło mi się już na slajdzie. Bardziej szczegółowo nie będziemy też wnikać w to, jak sam system się uruchamia, jakie funkcje są wykonywane w kolejności w jądrze, jak wygląda ten proces, bo po prostu nie starczyłoby nam czasu, a chcemy się skupić tylko na firmware'ze. Nie będę też bardzo w ogóle wchodził w temat tego, jaki system uruchamiamy. Dlatego zatrzymamy się na bootloaderze. Zatrzymamy się w tym przypadku akurat na grubie. A jeśli coś będę mówił na temat systemów operacyjnych, to zazwyczaj o Linuxie. Na tym slajdzie zaprezentowałem, jak to wygląda na platformie Intel, czyli no, na większości komputerów PC, laptopów czy też serwerów, z których korzystamy. W pierwszej kolejności nie startuje wcale główny core, a startuje Intel Management Engine. Nie wiem, czy ktoś słyszał o takim ustrojstwie. Jeśli ktoś tutaj interesuje się security, to na pewno czymś takim słyszał. Jest to dodatkowy procesor funkcjonujący równolegle do procesora głównego. Nie jest to architektura x86, ale zazwyczaj ARC, bądź też od 2015 roku Spark. Na tym procesorze realizowane są różne pomysły producentów. O tym będę jeszcze mówił dalej przy ciemnej stronie. Natomiast jak chodzi o bootflow, ten procesor uruchamia główny procesor, czy to jest akurat i7, i5, i3, czy jeszcze jakiś Xeon, to nie będziemy tutaj wchodzić bardzo tak aż w szczegóły. Następnie jest pre-EFI inicjalizacja. To jest etap, w którym inicjalizujemy sprzęt, inicjalizujemy pamięć RAM i ładujemy UEFI, czyli nasz główny obraz firmware'u. No a UEFI następnie ładuje gruba. Czy też jakiś inny bootloader. Oczywiście to, co prezentuję tutaj, to jest przykładowy bootflow. Jeśli są tutaj fani na przykład Core Boota, to oczywiście wygląda on całkiem inaczej. Natomiast w większości przypadków, jeśli nie majstrowaliśmy nic z pamięcią ROM na naszych płytach głównych, to będzie to wyglądać w ten sposób.
Tam pokazałem, jaka jest kolejność zdarzeń, a tutaj chcielibyśmy się przyjrzeć, jaki kod jest umieszczony w naszej pamięci ROM. I tak, mamy tutaj właśnie Intel Management Engine Region, czyli to jest firmware, który jest wykonywany na tym dodatkowym procesorku. Mamy region pre-EFI inicjalizacji. I na koniec mamy region UEFI, który można by jeszcze podzielić na fragment odpowiedzialny za System Management Mode. System Management Mode jest to taki firmware, który działa na bardzo wysokim poziomie uprzywilejowania, ring minus 3. W nomenklaturze x86 jest to najwyższy możliwy poziom uprzywilejowania, wykonywania kodu. Dla przykładu kernel chodzi na ring 0, hypervisor chodzi na ring minus 1, UEFI chodzi na ring minus 2, a nasze aplikacje na ring 3. Jest to kod, który również służy producentom do wykonywania na głównym procesorze jakichś swoich, że tak powiem, haczyków, ale także jest wykorzystywany do power managementu, czyli resetowania procesorów i startowania. Jak chodzi tutaj o układ tego firmware'u w pamięci ROM, procesorek Intel Management Engine, o którym wspomniałem, ma dostęp do całego tego regionu. Jak się potem dowiemy, w ogóle ten świetny pomysł Intela ma dostęp do całej naszej platformy, czyli do wszystkich urządzeń wejścia-wyjścia, do całej przestrzeni RAMu. Może robić wszystko. Natomiast BIOS, który chodzi na naszym komputerze, może dostawać się tylko do tego regionu. Nie może modyfikować, nie może zmieniać tej przestrzeni. Tak. Tak, to jest podstawowymi adresami. Tutaj właśnie ten rejon na dole informuje nas o offsetach, pod którymi znajdują się kolejne obrazy. Barcampy, które są przed nami, też będą trochę nawiązywały do tego właśnie flow, ponieważ powiedzą więcej, kolega Konrad powie więcej o ARM Trusted Firmware, czyli rozwiązanie bezpieczeństwa na platformie ARM, a potem powiemy więcej o UEFI. Ale dobra, jak to jest z tym flowem? Tutaj podobnie, na początku startuje mały koprocesorek, Cortex M3. Możemy go spotkać w jakichś rozwiązaniach embedded, Internet of Things. On uruchamia dopiero potężny procesor ARMv8 i tutaj zaczyna się zabawa. Boot flow jest jeszcze bardziej skomplikowany niż na Intelu. Jest złożony z wielu etapów. Najpierw startuje boot ROM, wykonywany bezpośrednio z pamięci ROM. On inicjalizuje nam pamięć cache, do której ładuje kod boot 1. Kod boot 1 to, boot 1 to jest taka nazwa, powiedzmy, wymyślona przeze mnie. To jest oczywiście firmware mocno zależny od producenta płyty. Jeśli nie piszemy firmware'u, to nic się o tym nie dowiemy. Tak samo jak o kodzie produkowanym przez Intela, ponieważ producenci nie chcą się dzielić takimi sekretami. Boot 1 inicjalizuje pamięć RAM i ładuje tam ARM Trusted Firmware. Jest to firmware, który zarządza bezpieczeństwem. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim jak ARM Trust Zone. Tak, na naszych telefonach myślę, że w większości funkcjonuje coś takiego. O tym nie będę się tutaj za bardzo wgłębiał, bo tak jak mówię, o tym będzie następny barcamp. Następnie UEFI, i nasz bootloader. Czyli wiemy, jak wygląda mniej więcej ten proces. I co się dzieje w tej fazie
w tej fazie firmware'u. Co tam, z czym mamy do czynienia. Na dobry początek musimy sobie zdać sprawę, że firmware to jest oprogramowanie, które bezpośrednio zarządza sprzętem. Taka jest definicja firmware'u. Więc telewizory, lodówki, pralki. No, pralką to może przesadziłem. To znaczy nie, z lodówką przesadziłem. No, pralka ma jakiś firmware. Czy też dyski SSD, dyski HD mają oprogramowanie, które zarządza tym sprzętem. To wszystko nazywamy firmware. Natomiast my tutaj oczywiście zajmujemy się płytami głównymi bardziej, czyli naszymi komputerami i tym, co dzieje się zanim uruchomimy system operacyjny. Quiz. Jeśli ktoś już był na naszych barcampach, to wie, na czym quizy polegają. Można wygrać piwo. Mam talony na piwo, więc zachęcam do udzielania poprawnych odpowiedzi. A w czym rzecz w tym quizie? Słownik angielsko-polski. Poproszę o przetłumaczenie na język polski takiego słowa. Od razu powiem, że poprawna odpowiedź jest zgodna z definicją z wiki słownika. Tak, program rozruchowy. Nie martwcie się, jest jeszcze drugie pytanie. Firmware. Co to? Jaka jest definicja tego? Jakie jest tłumaczenie? No, ja pisałem właśnie artykuł do Gazety Programista na temat firmware'u. No i tam musiałem używać polskich odpowiedników. Mocno się zdziwiłem, jak zobaczyłem, jakie jest tłumaczenie tego słowa. Dobra, mam jeszcze jedno pytanie. Czym różni się jedno od drugiego? Ciężko jest to rozróżnić. Ciężko jest to rozróżnić. Natomiast na płytach głównych bootloaderem nazwiemy tylko oprogramowanie, które ładuje system operacyjny. Czyli Grub, Lilo, Boot Manager Windowsowy. Natomiast wszystko, co jest niżej, to nazwiemy firmware'em. Trochę inaczej to wygląda w świecie embedded, bo tam wszystko, co cały kod, który znajduje się na jakichś nośnikach przenośnych, a nie jest wlutowane w płytkę, nazywamy bootloaderami. Czyli na przykład Raspberry Pi uruchamia dosłownie malutki fragment kodu ze swojej pamięci ROM i potem już albo USB, albo SD. I wtedy mówimy już o bootloaderach. Natomiast jeśli mówimy o płytach głównych, a na tym byśmy się chcieli skupić, to bootloader uruchamia tylko, ładuje i uruchamia system operacyjny, natomiast wszystko, co jest poniżej, to firmware. No, przejdźmy do tego, co ten firmware, jakie ma zadania główne. Przede wszystkim właśnie post, power on self test, autotest podzespołów elektronicznych, konfiguracja ustawień sprzętowych, interfejs dla użytkownika, żebyśmy mogli coś pozmieniać, przygotowanie struktury opisu sprzętu, to powiem trochę więcej na ten temat, i opcjonalne funkcjonalności bezpieczeństwa, czyli Secure Boot, o którym pewnie też ktoś z was słyszał. Natomiast jak chodzi o bootloader, no miałem mówić tylko o firmware, ale z racji tego, że tytuł to co dzieje się przed systemem operacyjnym, to muszę też coś wspomnieć, co to jest bootloader i co on robi w ogóle. Przygotowanie środowiska architekturalne i załadowanie i inicjacja startu systemu operacyjnego. Power on self test. No jest to niezbędny etap uruchamiania komputera. Musimy sprawdzić, czy wszystko gra, czy elektronika jest na swoim miejscu, czy poziomy napięć są już ustalone, czy jest procesor. No by bez procesora ciężko wystartować. No i zapytacie w takim razie, co robi, jeśli sprawdzamy poprawność pracy procesora, to co sprawdza tą poprawność? No i tutaj właśnie na przykład Intel Management Engine na platformach Intel wchodzi w grę. Jego zadaniem jest właśnie sprawdzenie, czy ten główny core Intela poprawnie działa.
Musimy też sprawdzić mostek północny i południowy. Tutaj nie będę aż tak głęboko wnikał w architekturę komputerów. W każdym razie musimy sprawdzić elektroniczne układy, które są nam niezbędne do poprawnej pracy systemu. Tutaj jeśli coś nie działa, to co się dzieje? Pika, tak, dokładnie. No bo jeśli na przykład grafika nie działa, no to nie mamy jak wypisać na ekran, że nam coś nie działa, więc musimy zapikać. Aczkolwiek przygotowując się do prezentacji wyczytałem, że są takie projekty płyt głównych, gdzie mamy w pamięci zaszyte komendy głosowe, które nam powiedzą, cześć, nie działa mi RAM, albo cześć, wymień ten procesor. Jak sprawdziliśmy, że elektronicznie wszystko gra, będziemy sprzęt konfigurować. Czyli jeśli słyszeliście coś o podkręcaniu parametrów, podkręcanie częstotliwości, czy też procesora, czy to pamięci RAM, to zachodzi na tym etapie. Ponadto przeprowadzamy inicjalizację RAMu, sprawdzamy ile kości jest włożonych, czy te kości mogą ze sobą współgrać w technologiach dual channel, czyli mają odpowiednie częstotliwości, ile ich jest. I także na tym etapie musimy sprawdzić, czy to, czego chce użytkownik, czy nasz sprzęt wspiera te ustawienia. W większości przypadków interfejs nie pozwoli nam ustawić czegoś, czego nie moglibyśmy ustawić. Natomiast gdybyście coś bardziej grzebali przy swoich komputerach, chcieli tam coś więcej wykręcać, no to już takie sprawdzenie musi mieć miejsce. Interfejs użytkownika. To jest właśnie nowe UEFI na Asusie. To znaczy, czy to jest UEFI? To jest UEFI, aczkolwiek ta nakładka, którą widzimy, to jest twór innych producentów. AMI czy też Phoenix. Oni dostarczają nam takie fancy bajery. I tutaj widzimy tak. Nie wiem, to znaczy ja widzę. Nie wiem, czy wy widzicie. Mamy ile jest zainstalowanej pamięci, jaki to jest procesor, data, elektroniczne właściwości i ustawienia. Mamy możliwość konfigurowania, czyli tryby normalne, oszczędne i superpower. Ważne też boot manager, który pozwala nam ustawić kolejność uruchamiania. To znaczy, gdzie nasz firmware ma szukać bootloadera, na jakim nośniku. Czy to jest dysk twardy, USB, czy to też sieć. No tu jest wersja, którą może większość z nas skojarzy. To jeszcze BIOS. W ogóle, czemu ja cały czas mówię o UEFI, a nie mówię o BIOSie? Mówię dlatego, że to jest nowsza technologia i teraz już nie produkujemy płyt głównych z BIOSem na pokładzie. Wspomniałem wcześniej o strukturach opisujących sprzęt na naszych platformach. O co chodzi? Firmware dostarcza do jądra systemu operacyjnego struktury, które opisują wszystkie urządzenia wyjścia, procesory, ilość pamięci, tak aby system operacyjny nie musiał tej konfiguracji znikąd pobierać. Po prostu ma przygotowaną w postaci binarnej listę informacji, z których korzysta. Dzięki temu możemy na wielu maszynach odpalać ten sam system operacyjny, ten sam kernel, ten samo jądro. Linux jest zaimplementowany w ten sposób, że sterowniki są generyczne. Nie zakładają żadnych wartości, natomiast polegają na tym, co firmware dostarczy. I dzięki temu możemy właśnie raz skompilować jądro i uruchamiać to na wielu maszynach. Oczywiście, jeśli chcemy coś skompilować na ARMA, to nie uruchomimy tego na Intelu, aż tak dobrze nie ma. Natomiast pomiędzy
różnymi płytkami ARM możemy stosować jeden obraz. To jest tutaj na tym slajdzie przedstawiłem, jak wygląda device tree, czyli drzewo urządzeń. Na naszych PC-tach nie spotkamy się z czymś takim, tylko spotkamy się z ACPI. Natomiast oba te narzędzia są podobne. ACPI tak samo jest tworzone per platforma, jest dostarczane do systemu operacyjnego przez firmware i tak samo te tablice są wykorzystywane przez system operacyjny, przez sterowniki urządzeń. Dzięki temu nasz firmware niejako staje się fundamentem, na którym możemy postawić różne systemy operacyjne. Bo z tych tablic ACPI może korzystać zarówno Linux, jak i Windows, jak i OS X. Tablice ACPI są kompilowane do specjalnego kodu, który jest potem interpretowany w jądrze czy to Windowsa, czy to Linuxa. To by było prawie na tyle z firmware'u. Natomiast jeszcze jedno bardzo ważne zadanie. Firmware musi zawierać sterowniki urządzeń wejścia, z których chcemy załadować bądź to system operacyjny bezpośrednio, bądź to bootloader. Czyli jeśli chcemy uruchamiać nasz system operacyjny przez sieć, musimy mieć sterowniki do sieci. Jeśli chcemy tylko z dysku twardego, wystarczy nam tylko do dysku twardego. Natomiast firmware UEFI zawiera w sobie wszystkie te sterowniki do wszystkich tych napędów, do wszystkich kontrolerów, więc mamy tutaj szeroką gamę możliwości. UEFI zazwyczaj będzie uruchamiał oczywiście Boot Managera, ponieważ większość z nas pewnie korzysta z Windowsa. Natomiast jeśli chcemy mieć możliwość uruchomienia dwóch różnych systemów operacyjnych, tak zwany dual boot, to wtedy częściej spotkamy się z grubem. UEFI umożliwia też uruchomienie jądra Linuxa bezpośrednio, ponieważ jądro skompilowane z odpowiednią opcją samo w sobie zawiera loader do Linuxa, czyli Linux zawiera loader do Linuxa. Tak to wygląda. Obraz jądra zostaje załadowany do pamięci RAM, init RAMFS bądź init RD również. Bootloader skacze tam, gdzie załadował jądro, ale możemy również podać tak zwane argumenty linii command. I tu jest znowu piwo do wygrania. Co na przykład w takiej linii command przekazujemy do kernela? Dokładnie, rootfs, czyli gdzie ten nasz Linux się zamontuje. Postawmy sobie teraz takie pytanie, czy ten firmware na pewno jest nam potrzebny. Tak jak wspomniałem, w firmware'ze znajduje się bardzo dużo kodu do kontrolerów. Te same podobne drivery znajdują się w kodzie kernela. Co więcej, no, gdybyśmy mogli się tego pozbyć, firmware'u, to na pewno zaoszczędzilibyśmy miejsce w pamięci i moglibyśmy uruchamiać też nasz system szybciej. Co gorsze jeszcze, to firmware jest wykonywany na wysokim poziomie uprzywilejowania. Ma dostęp do całego systemu. No, pytanie, czy nie prosimy się o kłopoty? Czy możemy z tego firmware'u zrezygnować? Nie możemy z tego firmware'u zrezygnować, odpowiem wam od razu. Podstawowym problemem to jest ten pierwszy punkt, to znaczy ograniczenie ilości pamięci ROM. Musimy mieć na płycie głównej jakiś fragment pamięci nieulotnej, którą po resecie, po włączeniu komputera możemy uruchomić, z której możemy zaciągnąć instrukcję. Zazwyczaj pamięci flash na naszych płytach głównych mają 2 mega, ewentualnie 4 mega, jak ktoś ma lepszą. Takie typowe jądro, sam obraz jądra Linuxa waży 4,5 mega, czyli to już nam się nie zmieści, a co dopiero
mówiąc jeszcze o jakimś Initram FS-ie. Dlatego też tamten wykres dla ARMA, widzieliście, był złożony z wielu etapów. To znaczy, mamy jakiś mały programik, który siedzi w naszej pamięci flash. On ładuje trochę większy program do pamięci cache, której mamy trochę więcej, ale też nie za dużo. I dopiero potem, jak zainicjalizujemy sobie pamięć RAM, to możemy tam załadować coś większego. Są takie projekty Linuxa z bardzo, bardzo minimalnym kernelem, ale wciąż musimy, wtedy ten minimalny kernel ładuje nam kernel normalny. Więc no, czy tego minimalnego kernela nie nazwiemy wtedy firmware'em? Jeśli to nie jest kernel zwykły, tylko coś, co ma nam zainicjalizować platformę i załadować tam kernel. Więc no, jak zwał, tak zwał, musimy mieć jakiś kod, który działa przed uruchomieniem systemu operacyjnego. Następny powód jest taki, że producenci chipów, producenci płyt głównych nie chcą nam udostępniać wszystkich sekretów. To, co robi firmware, to jest inicjalizacja podstawowego sprzętu, bardzo niskopoziomowa. Producenci chcą po prostu przed nami ukryć niektóre fakty. Chcą tak samo ukryć fakty przed producentami systemów operacyjnych. No bo mogliby się zapytać, dlaczego na przykład Windows by nie mógł wystartować od razu, no ale Intel może nie chcieć udostępniać wszystkich swoich sekretów do Microsoftu na przykład. Dalej, mamy możliwość dual boota, bądź nawet możemy uruchomić na platformie więcej systemów operacyjnych. Tak jak mówiłem, mamy taki fundament, z którego możemy pójść różnymi ścieżkami. Dynamiczny opis sprzętu, to znaczy te tablice, które wam pokazałem, czy to device tree, czy ACPI, mogą być modyfikowane w firmware'ze, w locie. Na koniec jeszcze opcja recovery, czyli no jeśli ten Linux czy też Windows będzie popsuty, to zawsze mamy możliwość odzyskać nasze dane z poziomu firmware'u. Dobra, do tej pory mówiłem więcej na temat tego, co dzieje się przed odpaleniem systemu operacyjnego, ale to nie wszystko, co robi firmware. Mamy też sporo, naprawdę sporo kodu, który funkcjonuje równolegle do działania systemu operacyjnego. Przede wszystkim coś takiego jak UEFI Runtime Services. Jest to interfejs, który firmware udostępnia systemowi operacyjnemu do przeprowadzenia pewnych operacji na sprzęcie. Pierwotna idea twórców UEFI była taka, żeby system operacyjny w ogóle nie dotykał sprzętu, tylko wołał jakieś API udostępniane przez firmware, czyli na przykład kontroler SATA, nie wiem, Linux by wysyłał tylko zapytanie, poproszę 2 giga z dysku D i firmware już by to robił. No upadł trochę ten pomysł i teraz zostało dosłownie kilka takich runtime serwisów. Na przykład resetowanie systemu jest zrealizowane przez UEFI. Dostęp do zegara na płycie głównej, czyli jeśli chcemy dowiedzieć się, która jest godzina, a nie mamy dostępu do internetu, to wykonuje to tak naprawdę firmware, a system operacyjny ten firmware o ten czas zapytuje. Czy też zmienne, które pozwalają nam wybrać właśnie kolejność uruchamiania bootloaderów. To wszystko jest realizowane przez firmware, który odpowiada na zapytania systemu operacyjnego. Na platformach ARM V8 zarządzanie energią jest realizowane również przez firmware, który działa w tle. I systemy heterogeniczne.
czyli to, co mówiłem o tym Intel Management Engine, ten procesor, który pracuje obok głównego procesora, one w trakcie działania systemu cały czas pracują, cały czas mogą na przykład wysyłać do Intela informacje na temat tego, co się dzieje na naszej platformie, czy też inne operacje wykonywać. To, co pokazałem na poprzednim slajdzie, to są jakby chciane funkcjonalności, natomiast jest wiele niechcianych funkcjonalności, które także są realizowane przez firmware w tle. Jako użytkownicy nie mamy o nich pojęcia. Na przykład właśnie System Management Mode, o którym mówiłem, specjalny tryb pracy procesora, który jest w stanie wywłaszczyć system operacyjny bez żadnej informacji dla niego, oczywiście, i realizować tam zadania. Oczywiście nie mówię, że to wszystko jest złe, co System Management Mode robi, bo na przykład zarządzanie energią, obsługa błędów czy to pamięci RAM, czy to procesora, pamięci cache, kontrolera PCI na przykład. Natomiast jest wiele takich funkcjonalności, o których nie wiemy. Producenci nam nie mówią, co tam się dzieje, a dzieje się wiele złego. No właśnie, przejdźmy do tego, co tam się dzieje. Nie wiem, czy macie wrażenie, że jestem jakimś przeciwnikiem Intela po tej prezentacji, to jeśli tak, to przepraszam. Dobra. Dlaczego ten firmware jest dobrym miejscem do atakowania, dobrym miejscem do chowania różnych rzeczy, dobrym miejscem do wykorzystywania naszej niewiedzy? Przede wszystkim to firmware uruchamia bootloader i to on uruchamia system operacyjny. Jeśli on uruchamia, to on decyduje, co uruchamia, a czego nie chce uruchamiać. Jeśli na przykład nie będzie chciał uruchamiać Linuxa, to nie będzie uruchamiał Linuxa. Jeśli nie będzie chciał uruchamiać niczego oprócz Windowsa, to nie będzie uruchamiał niczego oprócz Windowsa. Co więcej, to, o czym przed chwilą mówiłem. Firmware nie znika z naszego komputera, kiedy już jesteśmy w kontekście systemu operacyjnego. Cały czas pracuje na wyższym poziomie uprzywilejowania, może w dowolnym momencie wywłaszczać, czyli przejmować kontrolę nad płytą. Co więcej, firmware ma dostęp do wszystkiego. Intel Management Engine, ten koprocesor, o którym wspominałem, ma dostęp do całej przestrzeni RAM, nie tylko do tego, gdzie sam operuje. Ma dostęp do wszystkich interfejsów sieciowych, ma dostęp do procesora graficznego GPU. Dlatego właśnie firmware jest idealnym miejscem, żeby realizować takie podejrzane interesy. Secure Boot, to o czym wspominałem, że producent decyduje, co uruchamia, a czego nie uruchamia na płycie. To nie jest teraz już tak bardzo poważny problem, ponieważ producenci sprzętu są zmuszeni do tego, aby dać użytkownikowi opcję wyłączenia Secure Boota. Natomiast no, jak to działa? W firmware zaszyte są klucze, które klucze obrazów dozwolonych i klucze obrazów niedozwolonych. Intel z Microsoftem dogadali się w ten sposób, że zamontujemy na naszych laptopach tylko klucze Microsoftu. To znaczy, jeśli ktoś chce sobie puścić Linuxa na tej płycie, to tego nie zrobi, ponieważ firmware zablokuje taką próbę. No i co więcej, właśnie to, o czym mówię, że na tych laptopach nie było możliwości wyłączenia tego Secure Boota, no więc byliśmy niejako uziemieni jako open source community czy fani Linuxa. Dalej, Data Rights Management, czyli kontrolowanie tego,
czego słuchamy na naszych komputerach, co oglądamy. To działa w ten sposób, że system operacyjny dostaje z zdalnego serwera, nie wiem, powiedzmy Warner Bros., czy tam jakiegoś innego hollywoodzkiego producenta, dostaje zaszyfrowany obraz HD. System operacyjny przekazuje ten zaszyfrowany obraz do firmware'u i tam właśnie Intel Management Engine przeprowadza deszyfrowanie tego obrazu i wysyła go do koprocesora odpowiedzialnego za grafikę. No i dopiero tylko podążając tą ścieżką jesteśmy w stanie oglądać te filmy. Jeśli nie mamy odpowiedniego firmware'u, to nie odszyfrujemy tego filmu czy tej muzyki i nie będziemy się mogli z niej cieszyć. To jest problem stosunkowo nowy i też, żeby obronić Intela, bardziej to jest możliwość, którą mają, niż wykorzystanie. To znaczy jeszcze nie stosują tego w praktyce. Natomiast mają taką możliwość. Dobra, idąc dalej, dlaczego ten firmware nie jest kolorowy? Zazwyczaj to jest zamknięte oprogramowanie, tak jak wspominałem. Część kodu UEFI jest udostępniona, natomiast ta część mocno platformowa dotykająca sprzętu jest własnością Intela i nie udostępniają jej. Dlatego też no jest to dobra płaszczyzna do ataku. Nie jest to kod sprawdzony przez nikogo. Natomiast no wiadomo, że hakerzy, którzy stosują reverse engineering, się mocno interesują i mocno badają podatności takiego firmware'u. Dalej, producenci nie umieszczają niektórych fixów, niektórych workaroundów w kodzie systemu operacyjnego, ponieważ nie chcą męczyć się z upstreamowaniem tego kodu, to wolą wrzucić wszystko do firmware'u, bo firmware i tak jest zamknięty, więc możemy tam wrzucić wszystko, co chcemy. No sam w swojej pracy tak robię. Dlatego no to jest taka ciemna strona tego firmware'u. Ale tak jak wcześniej wspomniałem, no jesteśmy na niego skazani. Musimy z niego korzystać. Ale są też ciekawe rozwiązania. Takie jak CoreBoot i LibreBoot. To są otwarty firmware. Open Source Community współpracuje z twórcami sprzętu, na ile to możliwe, i próbuje rozgryźć ten hardware, rozgryźć procedury inicjalizacyjne i na większości starych laptopów i starych komputerów możemy puścić firmware w pełni otwarty. W pełni otwarty to też lepiej przebadany pod kątem bezpieczeństwa. Natomiast no, jest to ciężka praca, tworzenie takiego firmware'u, ponieważ wymaga współpracy z producentami. Jest to też proces długotrwały, zanim ten kod zostanie wyprodukowany, ponieważ nie mamy dokumentacji, musimy do wszystkiego dochodzić sami. Tutaj też wrzuciłem nazwę takiego projektu, który jest nadzorowany przez Google. On jakby pogodzili się z tym, że część tej niskopoziomowej inicjalizacji musi być i tak zamkniętym oprogramowaniem, musi być i tak dostarczona przez Intel czy też przez AMD. Natomiast redukujemy wszystko, co się da. Czyli obcinamy UEFI z jakichś niepotrzebnych sterowników i
startujemy Linuxa czy też inny system operacyjny jak najszybciej się da. No tutaj jeszcze ciekawe referencje, które wykorzystałem do tworzenia tej dokumentacji. I to by było na tyle. Także jeśli mają Państwo jakieś pytania, to zapraszam. Ta prezentacja będzie umieszczona na SlideShare z Semihalfu. Dziękuję bardzo za uwagę.